workshopem zaraz? Tak. Jeżeli się nie mylę, to był burmistrzem. Jeżeli się nie mylę. Nie wiem, ale mogę się dowiedzieć. Taki pan, co gra na fortepianie. Kiedy miał 7 lat, to on stworzył taką muzykę na fortepianie, i potem mamie i tacie to bardzo spodobało, tak on śpiewał te piosenki. Ten to jest pisarz piosenek. Nie, to jest, no tak, ogólny pisarz piosenek, który utworzył utwory na fortepianie. No właśnie, i znałem się przeprowadził od swojej matki, która była Polską. Grał na fortepianie i był kompozytorem. Bo tutaj jest jego dom, kiedy był takim dzieckiem, to on tutaj mieszkał. A wiecie w ogóle, dlaczego tu jest dziwne kafe wydarzenie i w ogóle te wszystkie rzeczy? Bo jest dzień dziecka. Tak. A lubicie to święto? Tak. I to nawet bardzo. Kto by go nie lubił? Mamy dzisiaj okazję być w tym pięknym parku w Żelazowej Woli. Jest to 14. edycja Dnia Dziecka. Myślę, że niektórzy już nas znają, wiedzą i śledzą, pytają się o program, bo co roku zaskakujemy, jest inny temat przewodni. W tym roku tematem przewodnim jest śpiew, Frycek, bo to on jest naszą główną postacią. Zachęca nas do tego, żebyśmy wspólnie z nim zaśpiewali. I my dzisiaj w tym przepięknym parku w różnych punktach mamy umieszczone 4 pieśni zespołu Mazowsze i jedną pieśń przy domu urodzenia Fryderyka Chopina, specjalnie tam, bo jest to pieśń Fryderyka Chopina Życzenie. W tym roku znowu zaprosiliśmy do współpracy sprawdzony zespół pieśni i tańca Mazowsze, tylko tym razem postawiliśmy na śpiew. Mieliśmy pewną obawę, bo wiemy, że dzieci są nieco czasami nieśmiałe. Baliśmy się tego, że dzieci nie będą tak otwarte na śpiew. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. O Wiśle, o takim stroju, takim Mazowsze. O na przykład jakimś ptaszku, o ptaszkach, Wiśle właśnie, albo o jakiejś tam porze roku, czy coś takiego. Dokładnie, nie pamiętam jak ta melodia się nazywa, ta piosenka. No ale no, śpiewało dużo osób. Masz o marzeniach. Marzenie jakoś tak? Jakieś marzenia tam były. Przyzwyczailiśmy już na pewno naszych wszystkich uczestników do tego, że zawsze co roku zaskakujemy ich grą terenową. Niektórzy już na to czekają i już w recepcji się pytają, co tym razem będziemy musieli zaliczyć, tak? Przy czym dostaniemy pieczątkę. Więc w tym roku uczymy się 5 pieśni. Że ja miałam śpiewać takie piosenki i znaleźć 5 pieczątek. Jeszcze i potem tam były nagrody takie różne. Tutaj szliśmy jakoś chyba tak, stamtąd przez te krzaki tu i tak to było. Idę zbierać pieczątki, bo czasu coraz mniej. Pokazujemy dzieciom śpiew jako taką formę integracji łączącą pokolenia, jako możliwość do też nauki, ćwiczenia i mamy też śpiew klasyczny, bo dzisiaj oprócz tego śpiewu ludowego, który dzieciom przedstawiamy im również śpiew klasyczny, który prezentuje nam wspaniały duet Szymon Mechliński, baryton, i Michał Biel, który gra na fortepianie. I śpiewają nawet dzisiaj pieśni Chopina, śpiewają pieśni Lutosławskiego.
Dodatkowo mamy szereg różnych warsztatów, zarówno tych przyrodniczych, jak i muzycznych, artystycznych. Zrobiłam taki bukiet dla babci, bo właśnie lubi kwiatki. Też sadzonkę zrobiłam. Właśnie wygrałam torbę z rzeczami. Do warsztatu zaprosiliśmy samych specjalistów. To są osoby, które mają w sobie niezwykłą pasję, które z wielką przyjemnością zawsze przyjmują nasze zaproszenie. No i z ogromną radością też dzielą się po prostu tą swoją pasją. Przygotowywaliśmy nawet dzisiaj instrumenty ludowe. Pokazywaliśmy dzieciom, jak wyglądał ten świat za czasów Frycka, bo nie ukrywajmy, no takie instrumenty kiedyś robiono. To jest ptaszek gwizdek, no bo wygląda jak ptaszek, ale gwizdze jak gwizdek. Po prostu dostawało się takie ptaszki do malowania. Takie zrobione. Nie wiem, jak go się robi, ale wiem po prostu, że on jest szklany i cenny. Można było wybrać dwa ptaki. Jeden bez tutaj z tyłu czubka lub z czubkiem. I malowałem. Pierwszy raz dzisiaj zastosowaliśmy warsztat z wikliny, związany z wikliną. Jest to trudny materiał, nie tak oczywisty, a myślę, że dający niezwykle dużo satysfakcji. Zaprosiliśmy do współpracy pracowników i studentów ASP, którzy mają niezwykłe zdolności i umiejętności, aby przekazywać i dzielić się tą wiedzą. Tutaj stawiamy na to, żeby dzieci naprawdę znalazły ten moment na wyciszenie się, na znalezienie tych 10 minut pracy własnej, żeby zrobiły coś od podstaw, żeby miały jednak tą satysfakcję, żeby dowiedziały się, czym jest taka praca po prostu manualna, czym było dawniej takie rękodzieło, tak? Jak spotykały się w czasach Chopina na przykład panie, bo mamy też haft, tak? Czyli coś powstaje przy wspólnej rozmowie, tak? Nie tracimy czasu, rozmawiamy, spotykamy się, właśnie prowadzimy dialog, plotkujemy, tak? A przy okazji robimy przepiękne po prostu dekoracje, na przykład do domu, do wnętrz. Plener malarski jest uroczym warsztatem, na którym stoją takie małe sztalugi dopasowane do wzrostu dzieci z kolorowymi krzesełkami. Prowadzą go studenci ASP, którzy podchodzą bardzo profesjonalnie do tego, żeby każdy miał dzisiaj taką okazję wcielić się właśnie w rolę malarza. Każdy dostaje swój papier, swoje pędzle i zestaw, podstawowy zestaw kolorów i może przyrodniczy krajobraz stworzyć na swojej pracy. Na przykład ja tutaj chciałam zrobić takie wichury, a tutaj wziąłem czerwony, pomarańczowy, żółty, niebieski, a mi wyszedł taki ładny tutaj na dnie, żeby tutaj tak to wypełniało kolorami. Ogólnie nie wiem, maluję z mojej głowy, jak mi wyobraźnia mówi, po prostu tak jakoś. Myślę, że te warsztaty, które tutaj dzisiaj prezentujemy, są też taką wspaniałą okazją do tego, żeby rodzice pobyli wspólnie z dziećmi. Jak promowaliśmy wydarzenie i nawet opisywaliśmy nasz program, też zaznaczyliśmy na samym końcu, żeby każdy, kto ma zamiar do nas przyjść, wziął ze sobą koc piknikowy, z tego względu, że program, który tutaj tworzymy i który przedstawiamy, jest na tyle bogaty, różnorodny i dla każdego, że myślę, że to jest idealny moment na to, żeby spędzić tutaj cały dzień. Każde wydarzenie, które organizujemy, jest to dla nas wyzwanie, bo co roku spotykamy się z pozytywnymi opiniami, że wydarzenie było ciekawe. To gdzieś podnosi poprzeczkę i chcemy jeszcze bardziej zaskakiwać, jeszcze jakby więcej pokazywać. Wydawałoby się, że tematy mogą się kończyć, ale one są jakby cały czas, bo
Polska kultura i tradycje są naprawdę wszechstronne. Mamy tego bardzo dużo, więc mamy szeroką bazę możliwości i tego, z czego możemy czerpać. Myślę, że takie wydarzenie, które tutaj dzisiaj przedstawiamy, jest takim jedynym momentem, kiedy łączymy kulturę muzyczną, artystyczną, plastyczną, przyrodniczą w jednym miejscu. Cieszymy się, że jest tak dobrze odbierane i staramy się za każdym razem właśnie w przystępny sposób, taki dziecięcy, barwny, kolorowy, w tym roku śpiewny, przybliżać właśnie dzieciakom polską kulturę, tradycje i cieszymy się, że z tego czerpią i że to doceniają.